24 latek oblał się łatwopalną substancją i podpalił września. 24 latek oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Zdarzenie miało miejsce we Wrześni, województwo wielkopolskie, w jednym ze sklepów spożywczych. 24-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń, nie wiadomo też, co nim kierowało. Jak poinformował w piątek rzecznik wrzesieńskiej policji sierżant sztabowy Adam Wojciński, zdarzenie miało miejsce w czwartek wieczorem. Mężczyzna wszedł do sklepu, oblał łatwopalną substancję siebie i lodówkę, a następnie podpalił. Po chwili uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili, że był to 24-letni mieszkaniec gminy, powiedział rzecznik. Mężczyznę udało się namierzyć i zatrzymać kilka godzin po zdarzeniu. Wojciński podał, że na jego ciele nie stwierdzono obrażeń spowodowanych poparzeniem. Trafił do szpitala. Właściciel sklepu oszacował poniesione straty na 2000 złotych.